Hej kochani, dziś zapraszam Was na bardzo, bardzo fajny haul z Dresslinka. Wszystkie rzeczy, które zamówiłam, mi się sprawdziły. Mam też coś dla Was, także zostańcie ze mną do końca. Na sobie mam z kolei koszulkę z naszego sklepu z napisem Hej śliczna! I powiem Wam, że taką ciekawostkę, nie wiem czy zaglądaliście ostatnio do sklepu, ale pojawiły się nowe rozmiary, pojawiły się XS-ka i XXL-ka. Także czytajcie rozmiary, żeby znaleźć swój idealny. Dla mniejszych osób są już właśnie XS-ki z niektórych rodzajów, na pewno właśnie z miętki znajdziecie. Ja uwielbiam te koszulki i moim zdaniem pięknie wykonają do opalenizny, to jest moje zdanie. Po wielu Waszych mailach stwierdziliśmy, że chcemy rozszerzyć jeszcze bardziej rozmiarówkę, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na szyi mam oczywiście mój łańcuszek z gwiazdką, który jest w edycji limitowanej, zostało jeszcze kilka sztuk. Także jeżeli jeszcze nie macie, a chcecie właśnie gwiazdkę w dobrej cenie, z blaszką, stylizację, to możecie dostać w naszym sklepie, link jest na dole. Dobra kochani, przechodzę do holu, bo mam tu kilka naprawdę fajnych rzeczy i będę od razu Wam czytać cenę, bo mam tutaj otwarty komputer i mam podgląd do wszystkich cen. Zacznijmy od czegoś niekosmetycznego, czym jestem absolutnie oczarowana. I słuchajcie, są to świeczki LED-owe. Oczywiście to nie musi wyglądać tak, tutaj teraz są na tej podstawce, która je ładuje, ale ogólnie taką świeczkę już naładowaną ściągamy, ona w tym momencie jest już naładowana, bo to było wcześniej pod prądem. Możemy ją postawić oczywiście tak, możemy ją też wrzucić do pojemniczka. I co jest fajne w tym, że możemy sterować wszystkimi świecami naraz albo tylko jedną. Na przykład mogę sobie tutaj zmienić jej kolor, a wszystkie inne zostały czerwone. To jest właśnie fajne, że wystarczy na tą konkretną świeczkę, którą chcecie zmienić, czy jak ma się palić, czy że ma się zmieniać, czy że ma palić się jak świeca, to też fajnie wygląda. Wystarczy właśnie, o widzicie, teraz miga, teraz się pali jak świeca. Wystarczy właśnie, że jakby nakierujecie pilota na konkretną świeczkę. Teraz zmienię ich kolor wszystkich na niebiesko. O, teraz jeszcze bardziej zmienię, zielono. I teraz one tylko tak wyglądają w tym, bo normalnie wyglądają tak. Nie mają tego nałożonego. Ale tak jak mówię, możecie sobie później po prostu wykorzystywać jako podgrzewacze. A możecie też te podgrzewacze wrzucić sobie po prostu do swojego świecznika gdzieś tam, żeby się paliło. Może też gdzieś to stać w jakimś wazonie, także tutaj możliwości jest wiele. To jest świetne rozwiązanie dla osób, które mają dzieci, mają zwierzęta i nie chcą, żeby paliły się w domu po prostu prawdziwe świece. Na przykład moi rodzice w ogóle nie palą prawdziwych świec, bo koty wszystko zrzucają. Także jest to super rozwiązanie, też dosyć ekonomiczne. O, teraz wszystko zgasiłam. LEDy są ogólnie ekonomiczne. Jeżeli chodzi o cenę tego, bo tutaj mamy 12 właśnie świec niepalących się, tylko LEDowych, to cena jest $37 po zniżce. Cena wyjściowa to było 80 kilka dolarów. Link macie na dole, serdecznie polecam. Jest to świetna rzecz też na prezent, można zapakować ładnie i komuś podarować. Widziałam bardzo podobne trzy żarówki z Philipsa, jak byłam w Holandii i to kosztowało właśnie jakieś 80 euro. Te trzy małe żaróweczki, a tutaj mamy za $30, czyli za jakoś tam około 120 zł właśnie cały taki zestaw. Także serdecznie polecam. Wtyczka, jak coś do ładowania, jest europejska, także to jest po prostu ekstra. Dalej zamówiłam dwa jeszcze stripy LEDów. LEDy, słuchajcie, na stronce, na Dresslinku kosztują 3,90 za ile metrów tu mamy? Za 5-metrowy sznur. Przychodzi nam to tak zapakowane. Musicie mieć tutaj tylko zasilacz, to jest jedyny minus, ale możecie je też łączyć ze sobą. Oczywiście LEDy można też przecinać, można przedłużać i tak dalej. Wszyscy maniacy LEDów to wiedzą, mój Darek po prostu jest maniakiem. No i takie LEDy w IKEA kosztują 100 za mały kawałeczek. A tutaj macie 5 metrów za $4 niecałe. Bardzo serdecznie polecam. Mamy LEDów dużo i to akurat zamówiłam dla moich rodziców, bo też chcą sobie coś tam podświetlić. Przejdźmy w takim razie do ciuchów, bo mam tu kilka ubrań i zamówiłam cudowne kimono. Ja już w nim chodziłam i po prostu jestem w nim zakochana. Ja kocham kimona. Po prostu kimona to jest szał tego roku. Uwielbiam narzucić na siebie kimono, to wygląda tak super. Można od razu zmienić swój wygląd właśnie zmieniając tylko taką narzutkę. Mam takie kimono a la indyjskie, kosztowało $8. Takie oto wzory granatowe z takimi frędzelkami. No po prostu coś cudownego. Zobaczcie, jak to od razu zmienia wygląd stroju. Akurat może nie do tej mięty, ale do białej koszulki, do czarnej, do kostiumu kąpielowego. Coś super. No jest takie duże, luźne kimono po prostu. Sięga mi aż dotąd. To kimono mam w rozmiarze L i leży idealnie i jest bardzo mięciutkie. Nie jest sztuczne, także bardzo serdecznie polecam za $8
Świetna sprawa, taki wiecie, taki festiwalowy, bardzo fajny letni look. Kolejna rzecz to sukienka w stylu boho, którą zamówiła sobie moja przyjaciółka. Kosztuje 5 dolarów, jest taka luźna. Jestem troszeczkę zawiedziona tym, że tutaj jest po prostu to namalowane. Nie wiem dlaczego byłam przekonana, że tu będą jety, przynajmniej tak ze zdjęcia mi się wydawało. Czy to nie wygląda troszeczkę jak jety dla Was tak z daleka? No i tu oczywiście na dole też ma podobny wzór. To jest zdecydowanie rzecz dla niższych osób. Jeżeli macie poniżej 1,70 m, a najlepiej 1,60 m parę, to będzie na Was dobre. W dotyku bardzo, bardzo miłe. Jest to taka właśnie luźna sukieneczka. I tak jak mówię, 5 dolarów, czyli 20 zł. Moim zdaniem fajna na lato. Moja przyjaciółka na pewno będzie w tym śmigać. Ona uwielbia właśnie takie ciuchy. I tamta sukienka była w rozmiarze L. I teraz mam tutaj niby też sukienkę. Ona też jest w rozmiarze L i kosztowała 4 dolary. Czyli 16 zł całe. Ale jest to oczywiście dla mnie bardziej bluzka, ponieważ jest bardzo krótka. Tu mamy bardzo fajny dekolt, bo jest to łódka. Rękawki takie bardziej 3/4. I na dole jest lekko asymetryczna. Dłuższa może trochę z tyłu. Absolutnie nie jest to bluzka. Myślę, że nawet dla niższych osób będzie to jako sukienka. Ale jakość jest fajna. Widziałam też, że była oliwkowa. No i właśnie oni na stronie to pokazali tak, że ona ma opadać na ramię, więc taka zwykła bluzka. W tej cenie naprawdę spoko. Następna bluzka również jest za 5 dolarów. Jest to bluzka w paski. I ma napisane Paris is always a good idea. Więc bardzo fajny napis. Taka zwykła bawełniana. Troszeczkę nie podoba mi się jakość tego nadruku. Mogłaby być troszeczkę lepsza. Teraz jak wiecie, mamy doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o nadruk, to zwracam na to bardziej uwagę, szczerze mówiąc. Troszeczkę ten nadruk, no ta farba jest położona bardzo cienko. Ale sama bluzka jest dobrej jakości, jest to taka bluzko, sukienka, taka tunika. Także albo zostawię sobie, albo też oddam przyjaciółce. Paski zawsze wyglądają fajnie w lato. Dalej mam takie przecudne spodenusie, które kosztowały 3 dolary z kawałkiem, niecałe 4 dolary, czyli niecałe 16 zł. Takie spodenusie, zobaczcie, na dole mają frędzelki z wyższym stanem. Tu mają gumkę, więc to jest bardzo, bardzo spoko. Można zarzucić sobie na przykład na strój kąpielowy. I ich cena, no tak jak mówiłam, 3,70. Rozmiar to jest XL i myślę, że będą dobre. Jeżeli chodzi o materiał, to on może się tutaj w kamerze wydawać, że to jest bawełna, natomiast jest to materiał bardziej sztuczny, taki cieniutki. No mówię, bardziej takie spodenki na plażę. Raczej nie pomieści, tylko właśnie bardziej na plażę, czy tam gdzieś tam po ogródku. Ale naprawdę myślę, że urocze. Nie wiem, co sądzicie, ale mi się podobają. Kolejna bluzka była droższa, ale jest też śliczna. Kosztowała 10 dolarów, czyli jakieś mniej więcej 40 zł. Ale jest pięknie wykonana i często widzę takie bluzki, jakie są na wakacjach gdzieś w Hiszpanii na przykład, to często no, gdzieś tam na straganach można takie spotkać. Oczywiście tutaj jest jako beach dress, sukienka. Też ma gumkę w pasie i ma bardzo ładne rękawy. Takie dziergane. No i tak wygląda. Troszeczkę krótka właśnie jak na sukienkę, więc raczej bym ją założyła do jakichś jeansowych shortów, ale wygląda pięknie. No i taki widzicie efekt tie-dye, co ja uwielbiam. Biało-niebieski taka tuniczka. Aha, i tu ma jeszcze taki ładny sznurek. To takie rzeczy to ja uwielbiam po prostu. No, całe lato mogłabym w czymś takim chodzić, więc naprawdę to mogę polecić. Mimo, że właśnie było troszeczkę droższe, to wygląda ślicznie. Kolejna bluzka dla mojej przyjaciółki to jest taka bluzka tunika. Na pewno takie bluzki tuniki znacie, bo to jest taki ala nietoperz. W sensie na górze wygląda normalnie, troszeczkę w kolorze mojej. I rozmiar to jest XL. Kolor tu jako zielony figuruje, ale właśnie jest to bardziej mięta. Krótki rękawek i jest długa i na dole ma ściągacz, więc nosimy to na przykład do leginsów, czy jako sukienkę, jak ktoś jest niższy. Można to też podciągnąć i mieć po prostu wyżej taką bluzeczkę. Także no to zależy, jak chcecie to nosić. Patrzcie dobrze na wymiary, jakość jest naprawdę spoko. I cena to było 5,70 dolara. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ciuchy, a dalej już będą kosmetyki, to jest sukienka. Ja bardzo podobną sukienkę mam, zresztą mam takie dwie, właśnie w tym kroju. Wydaje mi się, że co firma to inny materiał używany. Ta sukienka kosztowała 13 dolarów, jest w rozmiarze L i jest z takiego elastiku. Ja takie sukienki dwie już mam, granatową chyba, albo taką ciemnozieloną i bordową. I one są bardzo miłe, bawełniane. Ta już nie jest taka miła, bo jest właśnie sztuczna. Wiem, że to jest ta sama sukienka, bo ma ten sam krój, te same właśnie elementy, co tamta. Także tu jestem troszeczkę zawiedziona, ale jeszcze zobaczę, czy będę ją nosić, bo krój jest ładny, no dekolt jest piękny, taki V, także zobaczcie sobie link na dole. Ona jest też długa. To jest sukienka dla wysokich osób, to nie jest sukienka dla niskich osób, bo jak widzicie jest bardzo długa. No dobra, to przejdziemy już teraz do spraw bardziej kosmetycznych. Pierwsza rzecz, którą tu mam, to jest zielona szminka. Mogliście widzieć test zielonej szminki z moją siostrą. Szminka zmieniająca kolor w zależności od humoru, tak oni tutaj nazwali. Niby jest to szminka aloesowa i ona kosztowała tutaj grosze. Była zdecydowanie tańsza od tamtej z Berry M. Ta kosztuje 70 centów, więc naprawdę niedużo. Mam wprawdzie szminkę gdzieś na ustach, ale chętnie nagram test tej. Nałożę sobie tylko na dłoń. No widzę, że już zmienię kolor na różowy.
utlenia się. Jak chcecie, to ją dla Was przetestuję. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, nie mogłam się powstrzymać, to jest złota folia do paznokci. Folia transferowa. I te dziewczyny, które robią hybrydy, napiszcie mi, czy wystarczy do lepkiej hybrydy przyłożyć taką folię i to się już będzie trzymać, na przykład do bazy, czy do jakiegoś koloru, czy to się już będzie trzymać, czy jednak trzeba mieć ten klej. Bo tego kleju nie mam, a już kolejną folię mam. Jestem bardzo ciekawa. I folia kosztowała 2,60 $. Kolejny ciekawy kosmetyk za grosze to jest highlighter w sticku za 2 $, więc za jakieś 8 zł w kolorze 2, czyli w kolorze złotawym. Wygląda tak i prezentuje się dokładnie tak. I zaraz zobaczę, jak on tutaj połyskuje. Jaki ładny kolor. Bardzo mi się kojarzy z tym stickiem z Benefitu. Mam go tu, widzicie? Naprawdę, ale jest bardzo tłusty. Dotknęłam i naprawdę jest taki dosyć tłusty, jak się go rozsmarowuje. Ale wydaje się być bardzo ciekawy. Także za 8 zł, bardzo dobra cena jak za rozświetlacz. Słuchajcie, lecimy dalej z tym zamówieniem. Dalej mam takie szablony do paznokci, które często możecie widzieć na Instagramie. Tu kosztował 2 $, czyli około 5 zł. Mamy tutaj 18 różnych styli właśnie do paznokci. Są wszelkie. To taki a la French, ale wiecie, różne zygzaki, jakieś no różne kształty. Jestem bardzo ciekawa, czy to zadziała z hybrydami. Także będę to na pewno testować. Tutaj mamy taki szpiczasty French. Wiem, że tutaj nie zobaczycie, ale zobaczcie linka na dole. Naprawdę bardzo ciekawe kształty. I już przy kolejnych hybrydach może sobie wypróbuję. Kolejny kosmetyk, bardzo ciekawy, jest za 3,60 $. Około 15 zł, coś takiego. To jest taki żel do brwi a la Anastazja. 2 w 1, i do oczu, i do brwi. Ma się trzymać bardzo długo, z pędzelkiem. Wygląda tak. Jak chcecie, nagram Wam test, bo bardzo mnie to ciekawi. Mamy dwustronny pędzelek tutaj. W tej cenie, jeżeli znajdziemy dobry, trwały kosmetyk do brwi, to będzie coś. I kosmetyk. To wygląda tak. Tutaj mamy żel pod spodem, a tu mamy cień. Wow! I wygląda to naprawdę elegancko. Jest to wykonane ślicznie. W takim ala miedzianym opakowaniu. A drugi? Drugi jest zupełnie czarny. Tu mamy czarny. I tutaj również. Tutaj również mamy czarny. I to już właśnie jest do linera. Super pomysł. Bardzo ciekawe. W takiej cenie, no to naprawdę, jeżeli to się okaże naprawdę trwałe, to będzie coś ekstra. Chcecie test na żywo? Dajcie znać na dole. Nagram test na żywo tego i innych kosmetyków właśnie z chińskich stron, bo to jest bardzo ciekawe. Można naprawdę za grosze kupić dobre kosmetyki czasami. Kochani, kolejna rzecz kosztowała 11 $, więc możecie sobie policzyć, że niedużo, 40 kilka złotych. Jest to zestaw szczoteczek owalnych do twarzy. Jak wiecie, miałam kiedyś taką małą szczoteczkę i ją testowałam, ale tutaj mam cały zestaw i są te do eyelinera. I są właśnie takie duże do twarzy. O, jaka elastyczna. Jak chcecie, nagram Wam test na żywo, jestem bardzo ich ciekawa. Ciekawa, czy da się nimi wykonać cały makijaż, bo widzę, że tutaj są i takie do linera, i skośne, i mniejsze, i cieniutkie. I są takie małe. No naprawdę jest tu ich bardzo dużo, tych pędzli. I wszystkie właśnie w formie tych szczotek. Także ja je chętnie dla Was przetestuję. Dam Wam znać, bo za 44 zł, jeżeli się okaże, że te szczotki będą dobre, no to naprawdę warto będzie je zamówić. Oryginalne szczotki, bo to oczywiście są szczotki wzorowane tymi szczotkami, chyba coś takiego. Są tak drogie, jak wrzuciłam do, bo chciałam sobie kupić właśnie jedną z tych szczotek do twarzy. Szczotek, ja mówię, to są pędzelki. Wrzuciłam sobie, słuchajcie, do, chciałam powiedzieć do śmietnika, co się dzisiaj ze mną dzieje, do koszyka i zliczył mi się koszt wysyłki i mówię, nie, za taką cenę to ja nie zamówię, bo tam chyba wychodziło z 600 ze wszystkim. Ja mówię, nie, nie ma opcji, po prostu, żebym wydała taką kasę, czy 400, 500, 600, coś takiego. Także tu jest cały zestaw. Kosztowało 11 $, 10 pędzelków w zestawie. Zrobię ich test na żywo. Kolejne pędzelki, które zamówiłam, kosztowały 4 $30. Są to 4 pędzelki ze złotymi rączkami, kiss emoji. 4 rozmiary, tutaj jeden do oka, taki mniejszy, ale raczej on jest do korektora. Ja bym powiedziała raczej, że to są właśnie do makijażu, do podkładu, do korektora, nie do oczu, bo tu mamy ewidentnie do korektora lub podkładu, tutaj podobnie. No i tutaj mamy jakiś rozświetlacz czy róż i tutaj pędzelek większy lub możemy ten podkład nałożyć. Bardzo ładnie wykonane. Jestem naprawdę w szoku. Ta rączka jest właśnie złota, błyszcząca, a ta końcóweczka jest taka welurowa i sam pędzelek w sobie jest niesamowicie miękki, no dosłownie jakbym kotka głaskała. Są to oczywiście pędzelki syntetyczne. Cena jest dobra, no bo wychodzi dolar za jeden pędzelek. Ostatnia rzecz to jest nagroda dla Was. Przyjrzyjcie się teraz dobrze.
Jest to w cenie 32 dolary, więc wzięłam najdroższy zestaw, jaki był pędzli. Jest tu 15 sztuk. Tak wygląda w opakowaniu. Bardzo, bardzo elegancki, luksusowy zestaw. Wygląda tak. Zapowiada się przepięknie. Boże, ile tu jest po prostu pędzli do oczu. Zobaczcie, to są wszystko pędzle do oczu. Jest tu ich chyba... Wow, no jest tu ich kilka. Tu mamy pędzle do twarzy. Jest tu nawet pędzel do konturowania. Wow, jakie fajne. Włosie jest milusieńkie, więc ja nie dziwię się, że one są tak drogie, bo naprawdę bardzo miłe. Nie wiem, czy tu jest... Nie, jest taki duży pędzel też do pudru. Widzicie? Czy ktoś widział kiedyś fioletowe pędzle? No coś po prostu cudownego, także... Taki cały zestaw. Mam nadzieję, że skusicie się na rozdanie i że weźmiecie udział, bo naprawdę warto. Wykonane po prostu cudownie te pędzle. Oczywiście w całości też syntetyczne, no i fioletowe pędzle. Coś ekstra. A ponieważ, kochani, lubię robić dla Was testy, to wejdźcie w któryś z podanych linków na dole, przeniesiecie się na stronę Dresslinka i znajdźcie mi taką rzecz, którą chcielibyście, żebym przetestowała. Nie wklejcie mi linka, bo linki niestety wpadają do spamu, tylko napiszcie mi nazwę tej rzeczy, co to jest, a ja na pewno znajdę i zamówię do testów do kolejnych filmów. Także koniecznie mi napiszcie na dole, którą rzecz chcecie, żebym przetestowała i dlaczego, właśnie z tych takich kosmetycznych, śmiesznych. I autor najciekawszego komentarza za tydzień otrzyma taki piękny zestaw tych fioletowych pędzli. Także trzymam za Was kciuki, wchodźcie na stronę Dresslink, linki macie na dole. I napiszcie mi, co mam testować dalej. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Rzeczy, które zamówiłam, naprawdę mi się podobają i na pewno mi się bardzo dobrze sprawdzą. Nie tylko mi, ale też mojej przyjaciółce. Mam tutaj sporo rzeczy do testów, także czekajcie na to. No i widzimy się, kochani, w kolejnym filmie. Pa, pa!